Witajcie, cześć, dzień dobry na moim kanale. Słuchajcie, dzisiejszy temacik będzie dotyczył porównania elektrozaworów z układu Common Raila pompy CP3 w dieslu. Generalnie skupiamy się na elektrozaworze, który mamy w pompie, jak i elektrozaworze, który mamy na listwie paliwowej. Jeżeli oglądacie ten film, prawdopodobnie macie silnik z tego typu systemem, układem i macie z czymś problem. I otóż tym filmem będę się starał Wam pomóc w jakikolwiek sposób. Rzecz wygląda w ten sposób. Bardzo często dostaję od Was komentarze, że spróbujecie sprawdzić zawory w jakikolwiek sposób, posiadając generator dowolny. Natomiast niekiedy są z tym problemy. No otóż problemy są dlatego, że są to dwa zupełnie różne elektrozawory. I od razu na dzień dobry powiem taką informację. Jeżeli chcecie sprawdzić w pełni taki elektrozawór, to pamiętajcie, nie podłączajcie do takiego zaworu bezpośrednio 12 V. Jeżeli podłączycie takie 12 V sobie stałe z akumulatora i zostawicie podłączone, jest bardziej jak pewne, że po bardzo szybkim, krótkim czasie taki elektrozawór dowolny, czy to będzie ten, czy będzie wyglądał podobnie, inaczej z innego systemu, ulegnie awarii. Otóż dlaczego? Dlatego, że te zawory stosowane są w pojazdach i sterowane PWM-em, czyli wypełnieniem impulsu. O tym za chwilę będzie. Dlatego też, uwaga, nie podłączamy 12 stałe, by sobie po prostu niepotrzebnie nie uszkodzić. Dlaczego? Dlatego, że są to zawory, które pobierają bardzo duży prąd, posiadają cewkę niskoohmową, więc niestety bardzo szybko zrobi się gorąca, stopi się, przebije do masy, do obudowy i zacznie się robić problem. Dobra, przechodzimy do sedna sprawy dalej. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób. Jeżeli chcemy sprawdzić dowolny zawór, musimy wiedzieć przede wszystkim, z czym mamy do czynienia. Przykładowo zawór, ten, który tu widzimy, to jest zawór wydatku paliwa. Jeżeli oglądaliście już u mnie któryś z tam film, który poruszał ten zawór, to wiecie, w jaki sposób go można sprawdzić. Natomiast widzę bardzo często, gęsto, sytuacja jest tego typu, że ktoś posiada dowolne urządzenie, jakiś tam dowolny generator, który może sobie wytestować i sprawdzić, ale problem polega na tym, że nie wszyscy wiedzą, jak takim generatorem wysterować elektrozawór. Przede wszystkim rozchodzi się o co? Rozchodzi się o czasy otwarcia czegoś takiego. W tym momencie powiem tylko tyle pokrótce i szybko. Ten elektrozawór jest podłączony do generatora, który w tym momencie pracuje. I tak jakbyśmy się skupili bardzo dokładnie, ten elektrozawór w tym momencie przez nas jest niesłyszalny. A niesłyszalny jest dlaczego? Dlatego, że w tym momencie na otwarciu tego zaworu mamy 2 milisekundy. Generator pracuje z częstotliwością 10 Hz, czyli 10 razy sobie taktuje. Natomiast niestety wypełnienie 2-procentowe, które jest, co się przekłada na ten czas, nie daje możliwości teoretycznie słyszalnej dla takiego zaworu. I teraz rzecz jest jaka? Dlaczego robimy testy? Dlaczego sprawdzamy? Często gęsto jest sytuacja tego typu, że taki zawór może po prostu najnormalniej w życiu się przyklinować, zaciąć, mogą jakieś tam opiłki, nieczystości go zatrzymać i wypada go sprawdzić, czy on ogólnie pracuje bez wykręcania. Wykręcenie nie jest problemem. To, że się dostanie powietrze, nie jest problemem. Natomiast bardzo często, gęsto jest tak, że przy wymianie elektrozaworu, przy jego odkręcaniu i wkręcaniu może się okazać, że o-ring, który jest stosowany na nim, będzie do wymiany. Więc podchodzimy do zagadnienia, robimy teścik bez, kurcze, jego wyciągania. Czyli w tym momencie mamy podejrzenie na przykład, że łapiemy błąd, na przykład jakiś tam, jak dobrze pamiętam, P, no bo oczywiście P to pochodzi błąd silnika, 228C, kurczę, nie będę strzelał. W każdym bądź razie jakiś taki błąd, który się pojawia, na przykład za niskie ciśnienie w układzie paliwowym, prawda?
Otóż błąd, jeżeli się pojawi tego typu, przypisany jest bardzo często gęsto do zaworu tego. Dlaczego? I od razu jak jesteśmy przy takim zagadnieniu, nie, dzisiaj może nie będziemy poruszali tego tematu, bo za bardzo nagmatwamy i film się zrobi długi i niepotrzebny. W każdym bądź razie, mamy elektrozawór podpięty, czas do wysterowania mamy tak jak to widzimy. I teraz rzecz jest jaka, zbliżę się do elektrozaworu, jego otwarcie, nie wiem czy jest słyszalne, ja go słyszę. Natomiast co się stanie, gdy podniesiemy czasy do 5 milisekund? Mamy w tym momencie 3, 3,5, 4, 5, już się nie zmienia. Czyli generalnie wrócimy czas mniej więcej 3,5, 3,6, prawda? W tym momencie przy takim czasie otwarcia nasz elektrozawór jest w stanie pracować i pracuje. Natomiast od razu muszę powiedzieć rzecz jaką. Tego typu sytuacja słyszalna przy wysterowaniu z generatora jest tylko i wyłącznie przy zaworach niskiego ciśnienia. Chyba, że jest to elektrozawór w systemie Delphiego, który zamontowany jest w pompie tylko i wyłącznie jako jeden zawór, to on wtedy będzie również słyszalny. Natomiast teraz uwaga, rzecz jest jaka. Gdy podepniemy w tym momencie przy takim czasie, jak tutaj widzimy, dokładnie 3,6 milisekundy, przepniemy się na elektrozawór, który jest na listwie paliwowej, takiego efektu nie będziemy mieli. Co prawda, te elektrozawory nie pracują na generatorze, czyli one nie są taktowane tak, jak w tym momencie my słyszymy, typu tyk, 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 tylko one są płynnie otwierane PWM-em, czyli sterownik silnika płynnie otwiera i zamyka taki elektrozawór. Czego my oczywiście nie słyszymy oprócz pisku, bo wiadomo, że pisk będziemy słyszeli, bo jest to przetwornica. Natomiast jeżeli w tym momencie przepniemy się na tego typu zawór, który mamy tutaj, dlaczego nie będziemy mieli słyszalnego takiego tykania? Otóż sytuacja wygląda w ten sposób. Ten zawór na niskim ciśnieniu, który jest, nie poruszamy Delphiego, tylko system Boscha, który widzimy, żeby było rozeznanie. On otwiera się w bardzo dużym stopniu on się otwiera, regulując ciśnienie niskie, czyli wydatku paliwa. Natomiast elektrozawór, który jest ten tutaj zamontowany, wysokiego ciśnienia, to jest elektrozawór, który się bardzo minimalnie otwiera. I teraz, żebyśmy to mogli zrozumieć i przełożyli na nasz język, bo nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Otóż sytuację możemy porównać do czego? Jeżeli na niskim ciśnieniu, na przykład w jakimśkolwiek wężu, który będzie leciało niskie ciśnienie, zrobimy dziureczkę zrobimy powiedzmy igiełką, to jakieś tam ciśnienie niewielkie, coś tam zacznie pryskać. Ale co stanie się w momencie, gdy na wysokim ciśnieniu przekujemy węża, czyli na przykład w koparce, gdzie leci wysokie ciśnienie w hydraulice, przekujemy węża, to musimy sobie zdawać z tego sprawę, po jedno, że to będzie niebezpieczne, a po drugie, że takim malutkim sikiem, że tak powiem, nieładnie mówiąc, chociaż może i ładnie, jakby to nie było, nie? Poleci bardzo duży strumień i wyleci bardzo duża ilość paliwa. Dlatego też ten elektrozawór otwiera się bardzo minimalnie, upuszczając bardzo dużą ilość paliwa, bo jest to ciśnienie wysokie, czyli jego otwarcie nie występuje tyle samo, co się wychyla ten, tylko bardzo minimalnie. Ale żebyśmy to mogli zrozumieć, ja pozwolę sobie przełączyć elektrozawór, tylko muszę odłożyć kamerkę. Wypinam elektrozawór tamten, który był na niskim ciśnieniu. Teraz wpinam elektrozawór na ciśnieniu wysokim. I on w tym momencie jest wpięty. Zobaczcie. Czasy są niezmienione. Elektrozawór jest wpięty. Dla nas jest on praktycznie rzecz biorąc niesłyszalny. No i właśnie, to jest ta różnica, z czym widzę bardzo często się borykacie. Ja spróbuję go wysterować, czy jeśli uda mi się go usłyszeć. Przybliżymy się.
No właśnie, obawiam się, że na nagraniu go w ogóle nie słychać. Czyli już będziecie wiedzieli, jeżeli sprawdzacie elektrozawór, to pamiętajcie taką rzecz. Taki zawór sprawdzić można na stole. Jest to najlepiej do wytestowania stereo, czy do sprawdzenia PWMM. Natomiast stosując generator, to już musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jest tu dwa różne zawory, które pracują w różnych stopniach wychylenia. Czyli jeżeli mamy generator, którym wysterowujemy, tak jak w tym momencie mamy 5,3 milisekundy otwarcie takiego zaworu, to ten jak najbardziej będziemy słyszeli, ale nie będziemy słyszeli tego. Dlatego też bardzo często właśnie w komentarzach dostaję od Was takie informacje, że zapinacie generator, ale jeden z elektrozaworów nie pracuje i prawdopodobnie jest uszkodzony. Otóż uszkodzony on nie jest, dlatego że jeżeli się zbliżymy do niego, on będzie pracował. Ale pełna jego praca, może mi się to uda zaraz, żebyśmy usłyszeli jego punkt otwarcia. Ja sobie odpalę zasilacz PWM-a. Powinniśmy słyszeć pisk. Tylko za chwilkę. Słychać? Być może słychać u mnie wiatr, to od razu przepraszam, bo jesteśmy na zewnątrz. W tym momencie mamy zasilacz PWM-a. 52% otwarcia. Czyli 52% może nie tak otwarcia zaworu, jak wysterowania pełnego wykresu. W każdym bądź razie słyszymy tylko jego pisk, czyli na tej podstawie możemy stwierdzić tylko i wyłącznie, że szczewka jest sprawna. Ale nie samo otwarcie. Dlatego też myślę, że tym filmem pomogę Wam w jakikolwiek sposób sprostować sytuację, którą rozpisujecie. Widzę bardzo często, że posiadając urządzenie, jakikolwiek generator, testując, nie słyszycie tego zaworu i prawdopodobnie ten zawór jest zaworem uszkodzonym. Nie będziemy dzisiaj podchodzili w wytłumaczeniu innych kwestii, bo filmik by pewnie trwał bardzo długo, a wiadomo, że problemów różnych tego typu może się pojawić bardzo wiele. No i tradycyjnie oczywiście na koniec, słuchajcie, jeżeli filmik się komuś przydał, liczę naprawdę na tę łapeczkę w górę. Jest to dla mnie jakaś forma podziękowania i wiem oczywiście, że taki filmik się cieszył zainteresowaniem. Jeżeli nie, no to ja uznaję po prostu, że jest to zbędne i dlatego też w ostatnim czasie ze względu na sprzęt ograniczenia moje, jeśli chodzi o kwestie nagrywania, są bardzo duże, bo wiadomo jak to na pożyczkach się wychodzi. Trzeba pożyczać, pilnować i tak dalej. A wiadomo, że dzisiaj wszystko to są koszty. Także póki co na razie trzymajcie się, dziękuję, do zobaczenia i uwaga, jeszcze jedno, co powiedziałem już wcześniej, nie podłączamy z elektrozaworu bezpośrednio do 12 V. Kto wytrwał do końca filmu, to powiem taką rzecz informacyjną. Możecie sobie podłączyć przez żarówkę 21 V. Watt, chłopie, watt, 21 watt. 12-woltówkę, czyli typowa żarówka od stopu samochodowego. Przez taką żarówkę możecie sobie podłączyć taki elektrozawór, ale bardzo krótkimi impulsami, żeby to nie było, że podłączacie na stałe, ale bynajmniej przez taką żarówkę takiego zaworu nie powinniście uszkodzić, ale mimo to podłączamy krótkimi impulsami, a będziecie wiedzieli, że nim taka żarówka się zaświeci, nasz elektrozawór da o sobie znać, że pracuje. Także jeszcze raz dziękuję za spędzony czas ze mną. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!